Ja miałam bardzo jasny brief na mieszkanie, którego szukam. Stara dzielnica, najchętniej parter z ogródkiem albo taras, duży taras. I mieszkanie, które mnie czymś zachwyci, które ma potencjał. No a podstawowym potencjałem, którego poszukiwałam, to była przestrzeń. Im więcej otwartej przestrzeni, tym lepiej, bo wydaje mi się, że to jest właśnie takie rozwiązanie, w którym się dobrze odpoczywa i to jest w ogóle fajne dla życia. Jak przyszliśmy do tego mieszkania, to poza tym, że rzeczywiście było parterem z ogródkiem w starej dzielnicy, nie spełniało żadnego z tych założeń i w ogóle mi się nie podobało. Pewnie byśmy się od razu rozstali z właścicielami, gdyby nie fakt, że się okazało, że mieszkanie ma 70-metrową piwnicę. No i od tej pory ja rzeczywiście zaczęłam realnie o nim myśleć i kombinować, co można zrobić, żeby te dwa razy 70 metrów połączyć w jedno mieszkanie, a jednocześnie nie mieć efektu dwóch połączonych mieszkań, tylko zrobić z tego jedną przestrzeń. Metodą na to okazało się częściowe zdjęcie stropu. Dzięki temu dolne pomieszczenie, kuchnia ma ogromną przestrzeń, bo to jest wysokość dwóch kondygnacji. Po drugie, dzięki temu w kuchni jest światło, bo inaczej tam nie ma żadnego okna, więc w ogóle by tam nie było światła. No, a po trzecie, to jest taki element zaskakujący, pewnie bardzo niepraktyczny, bo salon jest na innym poziomie niż kuchnia, ale jest to cena, którą płacę za to, że lubię swoje mieszkanie. Śpimy w piwnicy, to znaczy sypialnię mamy urządzoną w pomieszczeniu, które było przed tą piwnicą. My ją pogłębiliśmy, wybiliśmy okno i dzięki temu codziennie rano jak się budzę, to za oknem widzę trawę. Pewnie dlatego, że trawnik jest pochyły i nawet w środku zimy mam zielono za oknem. U nas w sypialni, poza tym, że jest parę zdjęć przyczepionych pineską do ściany, praktycznie nie ma nic. I właśnie o to nam chodziło, żeby było pusto i żeby był spokój. Nie ma nic poza dwoma rzeczami, które są i są bardzo ważne. Jedna to jest plakat grupy Tworzywo z sygnowanej krótkiej serii, jednej w ogóle z pierwszych serii Tworzywa, Platon, czekoladowy baton. A druga rzecz, którą lubię w tej sypialni, to są lampy, które zrobiłam ze starych głośników. I pomalowane od środka na różowo dają miłe, idealne, sypialniane światło. Śpimy w piwnicy, ale jemy też pod ziemią. Kuchnia również została jakby odzyskana z pomieszczeń piwnicznych. No i kuchnia jest moim ukochanym miejscem, ale przede wszystkim tutaj króluje mój chłopak Piotrek, który jest wielkim fanem gotowania i jedzenia. Świetnie się na tym zna i poświęca temu całe godziny. W 140-metrowym mieszkaniu 1 m2 jest tylko mój. I to jest łazienka, która rzeczywiście jest mikro, ale należy tylko do mnie. Przynajmniej jest bardzo przytulna. Pewnie połowa, jak nie więcej lamp w tym domu, to są lampy zrobione przeze mnie. I albo to jest tak zwany tuning lamp istniejących, albo to są lampy, które w ogóle są zrobione na zasadzie takiej trochę regeneracji innych przedmiotów, takiego recyklingu, co zresztą w designie już od paru lat jest bardzo modnym kierunkiem. Ta lampa jest zrobiona przeze mnie ze starej lampki oliwnej, do której podoczepiałam takie sople jakby kryształowe czy szklane, które kupiłam na Printargu w Jeleniej Górze. Ten kredens przywlekliśmy ze Śląska i on był tam dawno temu, przed wojną. To był bar w jakiejś knajpie. Te kolory, na które on jest pomalowany, to są kolory oryginalne. I my je tylko odtworzyliśmy i odświeżyliśmy. Cały dół, cała część piwniczna jest pomalowana na biało, bo po pierwsze ja bardzo lubię biały jako taki kolor, który jest głównie używany w galeriach, właśnie dlatego, że idealnie eksponuje wystawiane przedmioty albo jakieś grafiki.
Dopiero wizyta ekipy tego programu uświadomiła mi, że rzeczywiście mam mnóstwo w domu liter i napisów. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego, i wiem, dlatego że bardzo interesują mnie, od zawsze mnie interesowały wielokrotnie powtarzane małe formy, taki rytm i minimal. No i takie właśnie są litery i czasami te litery dodatkowo jeszcze układają się w słowa i w zdania i przenoszą treść, a czasami są po prostu tylko ozdobnymi, graficznymi punktami i to też bardzo lubię, nawet nie wiem, czy nie bardziej. Ten pies ma swój żywy odpowiednik, ma na imię Bigos i to jest pies moich rodziców. Lampę zrobiłam jeszcze na studiach i ona pierwotnie miała wyglądać trochę inaczej, ale ją uprościłam, bo teraz wszystko w swoim otoczeniu wizualnym upraszczam. A napis to jest fragment wystawy, którą przygotowywałam do Galerii Zoo razem z grupą Stare Panny 5 lat temu.